Witam Państwa serdecznie. Witam zarówno naszych uczestników, jak i gości, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie i spotkać się z Państwem przy okazji omówienia niesamowicie ciekawego tematu. Drodzy Państwo, pani Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka jest dziennikarką i redaktorką zajmującą się głównie tematyką popularno-naukową, a pan doktor habilitowany Grzegorz Brona jest fizykiem, biznesmenem, a także byłym szefem Polskiej Agencji Kosmicznej. Dzień dobry. Witamy serdecznie i bardzo cieszymy się, że zechcieli Państwo przyjąć nasze zaproszenie. No i teraz o czym my w ogóle będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać? No, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać o rzeczach niezwykle istotnych, a mianowicie o tym, w jaki sposób może się skończyć w ogóle istnienie ludzkości, a może bardziej jednak porozmawiamy na ten temat, jak temu zapobiec. I chciałabym nawiązać jeszcze do tego, że Państwo wspólnie napisali już jedną książkę, Człowiek, istota kosmiczna, i aktualnie piszą razem książkę Jak przeżyć koniec świata. W książce Człowiek, istota kosmiczna znalazło się oczywiście zarówno tło historyczne eksploracji kosmosu, czy też rozwoju technologii kosmicznych, rzeczy, sprawy bieżące, ale też pewne prognozy dotyczące przyszłości, tego jak, w jakim kierunku to wszystko podąża. I od wydania książki minęło już trochę czasu. Pytanie jest takie, które z tych przewidywań, które zawarliście Państwo w książce, już zdążyły się urzeczywistnić, albo które prawdopodobnie niebawem się urzeczywistnią? Ewelino, to pytanie do Ciebie. Ja się Tobie wydaję. Dobrze. No więc tak, sporo tego już zaistniało. Przede wszystkim mieliśmy okazję oglądać wystrzelenie w kierunku Marsa łazika Perseverance, który u nas w książce jeszcze nosi piękną nazwę Mars 2020. Poleciał w lutym, powinien wylądować na Marsie. I w dodatku jeszcze zaniósł tam niezwykłą rzecz, o której my w sumie nie wspominaliśmy w książce, chyba jeszcze nawet nie za bardzo nie wiedzieliśmy. Czyli będzie to pierwszy helikopter, jaki będzie przemieszczał się na innym ciele niebieskim niż Ziemia. Wiedzieliśmy, ale nam edycja wycięła. Edycja nam wycięła. Aha, no dobrze. Ja się pochwalę, bo miałam okazję w piątek rozmawiać z panią inżynier, która tenże helikopter zaprojektowała, także ta rozmowa będzie w pokusie. No i teraz nie mam pojęcia kiedy. Albo w grudniu, albo w styczniu, bo już się pogubiłam, ale będzie. Bardzo, bardzo fajna pani inżynier. Mianmanka z pochodzenia. Przy okazji druga kobieta w historii Birmy, tak naprawdę dla mnie to jest wciąż Birma, która uzyskała doktorat z matematyki. Pierwszą była jej mama swoją drogą. Teraz Grzegorz, może ty? Dalej. No tak, pytanie było to, co się wydarzyło od lipca 2019, gdy opublikowaliśmy książkę, do tego momentu, czyli troszkę ponad rok. Tak jak powiedziałaś, Ewelino, Mars zgodnie z planem jest podbijany. Zgodnie z planem również są rozstrzygane kolejne przetargi, jeśli chodzi o Lunar Orbital Gateway, czyli o nową stację wokółksiężycową, budowaną w tej chwili głównie przez NASA, z udziałem również podmiotów innych krajów, jak chociażby ESA. A tutaj chyba jest bez większych opóźnień. Oczywiście największym problemem wciąż pozostaje rakieta kosmiczna, która wciąż jest, zalicza kolejne opóźnienia. Tutaj jest akurat wina po stronie troszeczkę Boeinga, który ją projektuje. Natomiast wydaje się, że Boeing ma dość już ciepły oddech na plecach ze strony Elona Muska, który swoją rakietę, no w poniedziałek, we wtorek ma zamiar, w przyszłym tygodniu ma zamiar po raz pierwszy testować na wysokości 15 km. To też będzie duże wydarzenie, że w ciągu najbliższych dwóch dni będą testy tej dużej rakiety BFR firmy Elona Muska. No oczywiście warto tutaj dodać też o życiu na Wenus. Co prawda nie przewidzieliśmy życia na Wenus, ale w książce uznaliśmy, że
najlepszym miejscem do zamieszkania na Wenus są chmury wenusjańskie, wysokość 50-60 km nad powierzchnią planety. No, okazuje się, że być może jest tam wręcz życie, co pewne wskazówki mamy mniej więcej od połowy września. No i loty SpaceX na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pierwsi Amerykanie od około 10 lat polecieli z Ziemi amerykańskiej w kierunku stacji kosmicznej na rakiecie właśnie dostarczonej przez Elona. O tym też mówiliśmy w książce, mówiliśmy o tej bardzo mocnej komercjalizacji. No i ostatnia kwestia, która mi przychodzi w tej chwili na myśl, to jest internet z kosmosu. Właśnie Elon Musk włącza swoją sieć kosmicznego internetu. Też o tym dość szeroko mówiliśmy w książce i też się zastanawialiśmy, jakie problemy ewentualnie może wygenerować taka monopolizacja internetu przez jedną potężną firmę, czy jedną potężną osobę. To się właśnie dzieje. Pierwsze testy właśnie się odbywają. Jest już cennik od chyba 2 tygodni w internecie dostępny, korzystania z internetu, z satelitów. To ja jeszcze dodam jedną rzecz, o której tak naprawdę będziemy dzisiaj jeszcze mówić, ponieważ w książce wspominaliśmy o sondzie Osiris Rex, która miała pobrać próbki z asteroidy, tak, okrzykniętym mianem przyszłego niszczyciela życia. I sonda pobrała te próbki, teraz one teoretycznie mają lecieć na Ziemię, natomiast to troszeczkę sonda je gubi, więc miejmy nadzieję, że coś dowiecie z powrotem. No ale jest to taka kolejna rzecz, o której dyskutowaliśmy jako o czymś, co... Kurczę, no coś niesamowitego, co się być może wydarzy, no i to się już zdążyło wydarzyć i okazuje się, że te wszystkie rzeczy, które traktujemy tak troszeczkę futurologicznie niemalże, jako coś niewyobrażalnego, co może się najwyżej zmieścić na kartach powieści, one stają się jak najbardziej realne i to stają się realne na naszych oczach. Dokładnie. Z dnia na dzień ten horyzont naszego zrozumienia technologii kosmicznych, naszego podboju kosmosu bardzo mocno się rozszerza i to widzimy z dnia na dzień. No ale rozumiem, że dzisiaj porozmawiamy troszeczkę w innym aspekcie, mianowicie po publikacji naszej książki w zeszłym roku zostaliśmy okrzyknięci niesamowitymi optymistami. Zwrócono nam w wielu miejscach uwagę, że no tak sobie mówimy tutaj o podboju kosmosu, co będzie za 100, co będzie za 200 lat, a być może. Coś się zadziało, a być może tego czasu nie doczekamy, bo istnieją różne zagrożenia od tych małych i dużych, które no, dość mocno nas zmieniły, chociażby w tym roku, które mogą ludzkość wymazać z kart historii Ziemi. Więc może powinniśmy się skupić nie na podboju kosmosu, ale na pomyśleniu, jakie to są zagrożenia i jakim zapobiec. Tak? Stąd postanowiliśmy troszkę ten temat przemyśleć właśnie jako impulsem była ta pewna, powiedzmy, krytyka ze strony naszych słuchaczy i przymierzyliśmy się do zagadnienia związanego z tym, co nam może rzeczywiście zagrozić i jak ewentualnie przeżyć ten koniec świata, tak, jeśli można to tak określić. Dobrze, to chyba gdzieś powinniśmy powoli zacząć pokazywać prezentację, czy nie? Dokładnie, ja tu widzę prezentację, już jest wyświetlona i teraz tylko szukam jakiś klawisz, tak, o, jest. No więc tak, Ewelino, bo to jest twój kalendarz, ty go znalazłeś w internecie. Tak, ja przyznaję się Państwu otwarcie, że ja mam skłonność do memów i do ogólnie żartowania sobie z rzeczywistości i troszkę wychodzę z założenia, że jeżeli nie będziemy podchodzić lekko do problemów, no to po prostu oszalejemy. Stąd zaczynamy od czegoś takiego, co wygląda strasznie, ale tak naprawdę jest przepięknym żartem. Gdzieś tam jeszcze będzie podobne kolejne, ale prawda jest taka, że ten rok nie wygląda fajnie, tak? Zaczęliśmy wszystko od gigantycznych pożarów. Płonęła Australia, płonęły lasy deszczowe, później Syberia, wreszcie teraz we wrześniu mieliśmy wielki pożar w Kalifornii. Widać, że Ziemia nie radzi sobie ze zmianami. Jakie, nie oszukujmy się, są wynikiem naszej bardzo agresywnej działalności. Do tego mamy, no, wszyscy spotykamy się teraz online ze względu na pandemię, wirus, który sprawił, że świat stanął i próbujemy odnaleźć się
w kolejnej rzeczywistości, no ale tak naprawdę to jest nie wszystko, ponieważ tak, z takich dodatkowych rzeczy, tak, wzmaga nam się aktywność słoneczna, ponieważ Słońce weszło w nowy cykl, no i tak naprawdę do końca nie wiemy, co się z tym wydarzy, jaki to będzie miało wpływ na ludzi. Są doniesienia o kolejnych ponawiających się coraz częstszych, jeszcze na szczęście niewielkich eksplozjach w parku Yellowstone. No i chyba czas zadać sobie pytanie, czy te wszystkie zmiany, dość drastyczne, nie sprawią, że zejdziemy z tego świata w sposób nagły, gwałtowny i nieuznający sprzeciwu. Dokładnie tak jest. Dodać należy do tego oczywiście wywołaną o mało co wojnę z Iranem przez, można powiedzieć, już świętej pamięci Trumpa w nawiasach. Można dodać do tego asteroidy, które co jakiś czas NASA ogłasza, że zbliżają się do Ziemi na rekordowe odległości, na kolejne rekordowe odległości. Zamieszki w Stanach Zjednoczonych, zamieszki w innych miejscach na świecie. Też pokażemy dzisiaj film, jak zdążymy, z UFO, podobno z UFO, który został zarejestrowany przez armię amerykańską. No coś się niedobrego na tym świecie dzieje i dzisiaj chcemy z Państwem przejść kilka tych zagrożeń, przejść i zastanowić się, czy one rzeczywiście są takimi istotnymi zagrożeniami, coś nam rzeczywiście zagraża, czy to są jedynie pewne zagrożenia, powiedzmy to medialne. Stąd jest to taki w zasadzie wybór, bo to nie jest pełen pakiet tego, co nam może zagrozić. O pełnym pakiecie będą mogli Państwo przeczytać pewnie za kilka miesięcy w naszej książce, ale postaraliśmy się wybrać może niektóre takie ciekawsze zagrożenia, o których może być. Być może Państwo mają troszeczkę mniejszą wiedzę. Stąd taki autorski wybór zaczyna się bynajmniej nie od początku roku, tylko zaczyna się od sierpnia. W sierpniu podobno mieliśmy się spotkać z wybuchem, zgodnie przynajmniej z tym kalendarzem, z wybuchem w parku Yellowstone, super wulkan. I zobaczmy w takim razie, czy to się wydarzyło. Ale zanim jeszcze przejdziemy do Yellowstone, to wrzucę Ci, Ewelino, takie zdjęcia dwa, które również jakie tam ciarki wywołują. Wiesz, dlaczego je wrzuciłem tutaj? Jasne, chodzi o rok bez lata oraz o to, co wydarzyło się pewnej nocy nad Jeziorem Genewskim. No dokładnie, tak. Nad Jeziorem Genewskim przebywał niejaki Lord Byron, a była tam też Mary Shelley i kilka innych osób. Straszliwie się nudzili, bo wyjechali na urlop, jak to urlop nad Jeziorem Genewskim, fantastyczna sprawa. Lato, można się wybrać na jezioro, można się wybrać w góry, ale okazało się, że jest pewien problem. Problem był taki, że pogoda się bardzo mocno załamała i wszyscy spędzali mroźne, letnie, o dziwo, noce, wieczory w zameczku nad Jeziorem Genewskim, straszliwie się nudzili. No, wyszło na to, że Lord Byron, jak wiesz, rozpisał konkurs na książkę, na opowiadanie, tak, na temat straszny. Tak. I w ten sposób narodziły się dwa potwory w literaturze. Jednym jest Frankenstein. Dokładnie. Doktor Frankenstein, dokładnie tak jak mówisz, a drugim jest Dracula. No wszystko to się wydarzyło w 1816 roku, latem, gdy pojawiło się dziwne zjawisko atmosferyczne, które, tak jak słusznie powiedziałaś, nazywało się rokiem bez lata. Okazało się, że rok bez lata charakteryzował się tym, że rano, co prawda, mogła się pojawić dobra pogoda, nawet plus 30 stopni, a wieczorem spadała temperatura do 0 stopni, nawet w takich miejscach jak Francja czy Niemcy. We Włoszech podobno latem spadł śnieg o kolorze czerwonym. W Stanach Zjednoczonych znowu
były wielkie chmury, które zasnęły całe niebo na parę tygodni i dzięki tym chmurom można było widzieć plamy słoneczne na Słońcu. Były one tak grube i tak ograniczały dostęp światła słonecznego do powierzchni Ziemi. No coś się niesamowitego wydarzyło. Ludzie praktycznie na całym świecie cierpieli, przeżywali głód. To było rok po wojnach napoleońskich, więc Europa jeszcze wciąż lizała rany i tu nagle okazało się, że jakaś taka plaga egipska uderzyła. Czy wiesz, skąd się ten rok bez lata wziął? Doszło do wybuchu wulkanu, do indonezyjskiego wulkanu, jeśli dobrze kojarzę. Nie przypomnę sobie nazwy, także tutaj musisz mi wybaczyć. Jak pięknie to wygląda. Tak naprawdę to... Widzicie Państwo, kiedy myślimy o wybuchach wulkanu, to oczywiście mówimy sobie Pompeje, mówimy sobie jakieś drugie, natomiast zwykle kojarzymy to z czymś, co ma zasięg lokalny. Tak, wybucha sobie góra, no i tam najbliższa okolica, wylewa się lawa, domy są palone, ludzie, zwierzęta giną, natomiast no, jest to ograniczone do jakiejś tam przestrzeni kilku kilometrów, kilkudziesięciu kilometrów w okolicach wulkanu. No ale no, niestety tak to nie wygląda, ponieważ tego typu zjawiska, oczywiście zależy jeszcze od siły wybuchu, od siły erupcji, ale tego typu zjawiska są tak naprawdę zjawiskami globalnymi, które powodują, że pogoda zmienia się na całym kontynencie, często i na całym świecie. Mamy ruchy powietrza, pył przesłania niebo. I stąd wybuch w Indonezji był w stanie doprowadzić do głodu w Ameryce, w Europie, w Chinach. Teraz jak to się dzieje? Grzegorz, jesteś lepszy w tych rzeczach, więc muszę... Dobrze. Ja od razu zacznę od nazwy tego wulkanu. To był wulkan Tambora. Jest to drugi największy historyczny wybuch w historii ludzkości, który został zarejestrowany. Na szczęście ten pierwszy zdarzył się jeszcze dalej niż Indonezja, gdzieś tam w rejonie Nowej Zelandii i w tym czasie tam niedużo Europejczyków przebywało, w związku z tym jest on znacznie mniej opisany. Ten wybuch z 1815 roku, tak naprawdę rok przed rokiem bez lata, jest najlepiej zarejestrowanym wielkim wybuchem wulkanu. Otóż co się stało? Na wyspie Sumbawa w maju 1815 roku, dokładnie w tym samym czasie, w którym Napoleon zmierzał z wojskami pod Waterloo, to wybuchł wulkan, tylko to nie był zwykły wybuch, to był olbrzymi wulkan. Ten wulkan wznosił się przed wybuchem na wysokość 4300 metrów. Po wybuchu cała góra została zniwelowana o przeszło 1500 metrów. W tej chwili ten szczyt wznosi się na wysokość 2850 metrów. To olbrzymia ilość pyłu, która została wyrzucona w atmosferę na wysokość 400 kilometrów. Praktycznie ponad 100 kilometrów sześciennych pyłu zostało z tego wulkanu, wyrzucone. A huk był podobno taki, wyobraźmy to sobie, że gdyby ten wulkan wybuchł w obszarze, w którym się znajdują piramidy w Egipcie, to słyszelibyśmy wybuch bardzo dobrze również w Warszawie. No a popiół opadł nawet w tak dużej odległości jak 1600 kilometrów od samego wulkanu, no a woda podobno pokryła się półmeksem, który jeszcze przez następne 20 lat pływał pomiędzy wyspami Indonezji. No ale tak naprawdę najważniejszym efektem był pył, który się znalazł w atmosferze. Te 100 tysięcy kilometrów sześciennych pyłu zasnuło całe niebo. Średnia temperatura na całej kuli ziemskiej spadła mniej więcej o 1 stopień. Wydaje się to niedużo, ale wystarczająco do tego, żeby pojawiły się anomalie pogodowe, żeby pojawił się głód wynikający z kiepskich, bardzo kiepskich zbiorów, żeby za tym głodem poszły epidemie, między innymi w Europie się pojawiła wtedy największa epidemia tyfusu, co oczywiście trzeba połączyć z wojnami napoleońskimi, również ludność wtedy Europy była dość zmęczona wcześniejszymi wydarzeniami, a przełożyło się to ponad na 200 tysięcy ofiar śmiertelnych w samej Europie.
Europie, no prawdopodobnie drugie tyle w Stanach Zjednoczonych. Wielka eksplozja, wielka tragedia. Większość ludzi wtedy w Europie nie do końca sobie zdawała sprawę z tego, co się tak naprawdę stało. No dzisiaj jedno i drugie ze sobą wiążemy. Powiedzcie Państwo, bo to jest tak. Wszystko, co się dzieje, jest ze sobą powiązane. My jesteśmy częścią gigantycznego ekosystemu, w którym jeżeli zabraknie jednego elementu, to sypią się wszystkie inne. I coś, co nam się wydaje, że o, jest to tylko i wyłącznie tak wybuch, jest to tylko pył zawieszony na jakiejś tam odpowiedniej wysokości chmura. Nie ma to wielkiego przełożenia na całą resztę. No, niestety jest zupełnie odwrotnie. W momencie, w którym dochodzi do zawieszenia pyłu, w tym momencie jest odbijane światło słoneczne, czyli temperatura na Ziemi opada. Jeżeli temperatura na Ziemi opada, zaczynają się na przykład tworzyć pokrywy lodowe w miejscach, w których normalnie by ich nie było, to nawet kiedy pył zostanie rozwiany, to lód nadal bardzo silnie odbija światło słoneczne, czyli ta temperatura wcale nie wzrasta, a jeszcze staje się chłodniej. W związku z tym nie dochodzi do fotosyntezy, w związku z tym nie rodzą się kolejne rośliny. Jeżeli nie ma roślin, no to umierają też zwierzęta, które się nimi żyją. Nie ma roślin i zwierząt, umierają ludzie. To coś takiego jak wybuch superwulkanu, to jeszcze akurat nie był superwulkan, ale wybuch wulkanu o bardzo dużej sile, to jest jak uderzenie tego pierwszej kostki domina i cała reszta leci sobie po kolei i tak naprawdę my nie za bardzo jesteśmy w stanie to powstrzymać. Kiedy pisaliśmy z Grzegorzem książkę, zastanawiające jest to, że Grzegorz bywa większym optymistą niż ja, chociaż zwykle ja uważam, że jestem optymistką. I tak sobie patrzymy to wszystko, co my tak naprawdę możemy z tym zrobić, no to okazywało się, że my nie mamy żadnego planu ratunkowego przed czymś takim jak erupcja wulkanu. Oczywiście w tym momencie mówię o superwulkanie, ponieważ no, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, o tak, przepiękne, nie jestem sobie tak naprawdę w stanie wyobrazić co, poza, nie wiem, możliwością schronienia się gdzieś w jakichś bunkrach z zapasem żywności na najbliższe kilka lat, moglibyśmy uczynić, aby przetrwać na przykład wybuch Yellowstone, który jest bardzo aktywnym superwulkanem i jeżeli dojdzie do jego erupcji, to prawdę powiedziawszy, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej przestaną istnieć. Należałoby de facto wszystkich ludzi stamtąd ewakuować gdzieś na jakiś inny kontynent. Natomiast no, na tym się nie skończy, ponieważ chmura pyłu, jaka zostałaby zawieszona w wysokich warstwach atmosfery, okoli cały świat, nie tylko Stany Zjednoczone, więc u nas też nie byłoby prosto. I po prostu te wszystkie kolejne kostki domina zaczną się walić. Więc jeżeli, Grzegorz, ty znasz jakiś sposób uratowania ludzkości przed erupcją superwulkanu, to ja będę bardzo zobowiązana, możesz wyjaśnić. Wiesz co, zaraz może do tego przejdziemy. Natomiast w tej chwili na ekranie pojawił się obraz jednego z twoich, jak rozumiem, ulubionych malarzy, Turner, tak, który właśnie w 1816 roku malował te wydarzenia, tylko malował je nie z perspektywy indonezyjskiej, nie przeniósł się do Azji, mieszkał w Londynie, pod Londynem i malował... Wtedy był chyba nawet we Włoszech, wiesz? No może, tak, we Włoszech też był we Włoszech i namalował szereg obrazów zarówno w Anglii, jak i później we Włoszech, na których widać bardzo wyraźne kolory, które no, można było i tylko i wyłącznie zaobserwować z powodu tego, że w wysokich warstwach atmosfery rzeczywiście znajdował się pył wulkaniczny. On je malował rzeczywiście w Wielkiej Brytanii, w Londynie, a potem się przeniósł do Włoch, już słyszał o tym, że wulkan Tambora wybuchł, w związku z tym specjalnie do tych Włoch pojechał pod wulkan Wezuwiusz, żeby móc namalować wulkan Wezuwiusz z odpowiednim niebem nad nim, które właśnie wynikło z tego, że gdzieś tam kilkanaście tysięcy kilometrów dalej wybuchł prawie superwulkan. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tych superwulkanów, o których wspomniałaś, do parku Yellowstone, to pewnie
warto coś powiedzieć o wielkości wulkanów i o tym, jak one rzeczywiście na skali się prezentują, na skali mocy wybuchów. Otóż naukowcy wymyślili coś, co się nazywa indeksem eksplozywności wulkanicznej. I ten indeks się rozciąga się od zera aż do liczby 8. Te wulkany, które mają przypisane 0 do siebie lub 1, to są bardzo słabe wulkany. Te wulkany, które mają indeks 8, to są wulkany, które się nazywa superwulkanami. No i teraz te najmniejsze wulkany wyrzucają zazwyczaj z siebie rzędu 10 tysięcy metrów sześciennych popiołów i pyłów w czasie wybuchu. No to tak, takie powiedzmy czkawki, tak, to występuje praktycznie codziennie w różnych miejscach na świecie. Z kolei te megawulkany, te największe superwulkany potrafią wyrzucić z siebie nawet 1000 kilometrów sześciennych pyłu. Przypomnijmy, że ten wulkan Tambora z 1815 roku wyrzucił, powiedzmy, o rząd wielkości mniej, czyli 100 kilometrów sześciennych pyłów przestrzeń atmosferyczną. Widać, że to jest jeszcze krok kolejny do tych największych wulkanów. Taka ciekawostka, że ja nie wiem, Ewelino, czy ty wiesz, jak się wymawia ten wulkan, który wybuchł tam na Islandii w 2010 roku? Ja mam nawet problemy z zapisaniem tej nazwy. Nie. Ja też mam problemy. Ona jest, znaczy ja zapisałem sobie tę nazwę, natomiast nie jestem w stanie tego wymówić tak jak rodowity Islandczyk. Państwo wybaczą. Natomiast Pewnie wszyscy pamiętają, że przez kilka tygodni loty były odwołane na całym świecie, czy też nad Atlantykiem, a pył, jak relacjonowałaś, podobno można było znaleźć nawet w Krakowie. Tak. I on miał, ten wulkan miał indeks eksplozywności. Pomarańczowego. Tak, indeks eksplozywności zaledwie 4, czyli plasował się praktycznie po środku tej skali. Wulkan Tambora 7, a te superwulkany, które dość rzadko wybuchają, natomiast są zabójczo groźne dla ludzkości, no, mają indeks eksplozywności 8. Te wielkości Tambory wybuchają raz na 700 lat, tak średnio powiedzmy raz na 500-700 lat, natomiast te największe wybuchają prawdopodobnie raz na 50, raz na 100 tysięcy lat. No i właśnie takim wulkanem, jak tutaj powiedziałaś, jest wulkan Yellowstone. Czy pamiętasz, skąd się ten wulkan w ogóle wziął? Musisz mi zadać bardziej konkretne pytanie, w jakim sensie? No bo to jest, słuchaj... Chcesz mi powiedzieć o tej pięknej plamie gorąca, tak? A, dokładnie. Chodzi kontynent. Dokładnie. Słucham, opowiedz o tym, wiem, że kiedy pisaliśmy książkę, nazwałeś, że tak naprawdę jest to robota Hefajstosa. Jakkolwiek fajnie by było, tak niestety wygląda to dużo groźniej. No, ja ci powiem ci w taki sposób, że zazwyczaj te wulkany, wszystkie wulkany powstają w dwóch miejscach. Albo to jest styk płyt tektonicznych, gdzie oczywiście istnieją siły ścisku i naporu, które powodują wypływ lawy tu i ówdzie. Natomiast drugim obszarem, gdzie występują wulkany, to są tak zwane plamy gorąca, czyli no, obszary bardzo gorące w obszarze płaszcza Ziemi, wyższego płaszcza Ziemi, takie jakby, powiedzmy, bąble, w których się gromadzi gorąco. No i to gorąco roztapia skałę. W tej skale jest zgromadzone sporo gazu, w związku z tym gaz trafia do tego bąbla, do tej roztopionej skały, do tej magmy, która się tam gromadzi. I po jakimś czasie, no oczywiście jest spory napór tej magmy gromadzącej się na otaczającą skałę. Skała może pękać, pojawiają się większe czy też mniejsze pęknięcia, w związku z tym następuje no, pewne rozprężenie tej komory magmowej, a jak to bywa z rozprężeniem, jeśli mamy w ośrodku gaz rozpuszczony w cieczy, w magmie, no to ten gaz zaczyna bąblować, zaczyna się ulatniać z tej magmy, podobnie jak odkręcisz wodę gazowaną, która jest w butelce szczelnie zamknięta, no to czasami się zdarza, że woda ci wybuchnie z tej butelki, tak? Właśnie z tego powodu, że szybko zaczyna się wytrącać gaz, który opuszcza wodę. Tak to się dzieje dokładnie w przypadku takich plam gorąca. Jeżeli
skała popęka dookoła, powiększy się ta komora, no, pojawi się bardzo silny napór na materię otaczającą tą komorę, czyli na skałę, i być może nastąpi wielki, wielki wybuch. No i to się zdarzyło w Yellowstone już 3 razy na przestrzeni ostatnich 2 milionów lat, ale wcześniej się to zdarzało na przestrzeni ostatnich 16 milionów lat kilkunastokrotnie, tylko nie dokładnie w Yellowstone, ale w różnych miejscach w stanie Idaho, na zachód od Yellowstone. Okazuje się, że ta plama gorąca była cały czas w tym samym miejscu, natomiast nad tą plamą gorąca przesuwały się płyty tektoniczne, w związku z tym wydaje nam się, że to sama plama gorąca, czy też wulkan się przesuwa, a to tak naprawdę ziemia w wyższych warstwach się przesuwa. No i taka jest generalnie geneza wulkanu w Yellowstone. Teraz ta plama gorąca znajduje się rzeczywiście pod parkiem, który jest fantastycznym parkiem termalnym, najważniejszym parkiem w Stanach Zjednoczonych. No dobrze, tylko że tak, mówimy o Yellowstone, ponieważ Yellowstone jest najlepiej zbadanym superwulkanem. Natomiast to nie jest tak fajnie, proszę Państwa, że jest tylko taki jeden superwulkan, który może sprawić tak, że zakończymy naszą egzystencję. Takich superwulkanów jest około 20. Najbliższy nam znajduje się we Włoszech, więc faktycznie mamy nikłą szansę na uratowanie się, gdyby coś tam się wydarzyło. Tak, a teraz tak, jest, ponieważ ja tutaj nękałam Grzegorza, to powiedział, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, byśmy uratowali się przed obecnością takiego superwulkanu. Ja przyznaję szczerze, otwarcie, ja tej szansy nie widzę. Przynajmniej tak, aby uratować jakąś większą liczbę ludności, aniżeli jakiś procent albo kilka procent. Natomiast no, jest faktycznie pewien projekt, który powstał w Jet Propulsion Laboratory kilka lat temu, mówiący o tym, że Yellowstone można ochłodzić. Dokładnie. W szczególności teraz jest to istotne z tego powodu, że aktywność, tak jak powiedziałaś, Yellowstone rośnie, co z kolei widać na slajdzie tutaj, który jest zaprezentowany. W 2019 roku widać, że ta aktywność wybuchu, przynajmniej gejzerów, znacznie wzrosła. Stąd pojawiło się kilka idei, w jaki sposób superwulkan, czy też inne superwulkany oprócz Yellowstone można schłodzić. No, amerykańscy naukowcy nie zostawiali gruszek w popiele i stwierdzili, że wybudują olbrzymią elektrownię geotermalną, będą wpuszczać do komory magmowej, która ma około 80 km długości i znajduje się 10 km poniżej Yellowstone, wodę. No, ta woda będzie się zamieniała w parę, para będzie wykorzystywała do napędzania amerykańskiej gospodarki przez następne 16 tysięcy lat, bo dokładnie tyle wyszło, że 16 tysięcy lat kolejne zajmie schłodzenie tego superwulkanu pod Yellowstone. Oczywiście każda moneta czy też medal ma dwie strony. Pojawili się oczywiście sceptycy, którzy stwierdzili, że no prawdopodobnie jak wtłoczy tą całą wodę do wielkiej komory magmowej, no to będzie klops i przyspieszy się raczej te przemiany i wydzielanie gazu w samej komorze i tak naprawdę doprowadzi się prędzej do eksplozji niż później. Stąd ten projekt jest cały czas w sferze bardziej fantazji. Są naukowcy, którzy nad nim powolutku pracują. Być może kiedyś zostanie zrealizowany, o ile lepiej poznamy mechanikę stojącą właśnie za wybuchami wulkanów. No dobrze, no ale skoro już mówimy o tego typu zjawiskach, no właśnie, a zobacz, idealnie, właśnie chciałam o tym powiedzieć. Tak naprawdę erupcja superwulkanu oraz uderzenie kosmicznego gościa, uderzenie potężnej asteroidy mają ze sobą bardzo wiele wspólnego. Ponownie jest to sytuacja, w której jest to uderzenie pierwszej kostki domina. Oczywiście w momencie, w którym mówimy o asteroidach, no to tak. Prawdę powiedziawszy, jakieś tam kawałki kosmicznego gruzu nieustannie spalają się nam w atmosferze, gdzieś tam krążą, natomiast... Natomiast było kilka sytuacji w historii Ziemi, w których mamy pewność, że to uderzenie doprowadziło do wielkiego globalnego wymierania. Oczywiście tutaj najbardziej typowym przykładem jest to, że pożegnaliśmy dinozaury w wyniku uderzenia meteorytu, który spadł na półwysep Yucatan.
i doprowadził do globalnej katastrofy. Teraz tak, zastanówmy się, jak no, bardzo ładnie. Może powiem, że zacznijmy od tego, że tak naprawdę to my przez bardzo, bardzo wiele lat nie widzieliśmy, jak to się stało, że dinozaury wymarły. Było wiele różnych koncepcji, gdzieś tam padała ta kwestia tego, że było to zderzenie z kawałem kosmicznego gruzu, ale nie udawało się odnaleźć śladów tego. No bo powinien być wielki krater. Prawda? Powinien być wielki i gigantyczny krater, tylko że gdzie ten krater jest, skoro go nigdzie nie ma. Więc jeżeli czego nie ma, no to tak naprawdę nie jesteśmy przekonani, czy do tego doszło. Udało się określić to miejsce tak naprawdę dzięki technologiom kosmicznym, dzięki obserwacji Ziemi z orbity ziemskiej, dzięki satelitom. I okazało się, że tutaj bardzo ładnie pokazałeś to miejsce, spacuj na półwysep Yucatan, częściowo ten gigantyczny krater, jak tutaj widać, tak naprawdę połowa jego znajduje się pod wodą, co pokazuje, że naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, natomiast dalsza część jest zalesiona. No i tak, teraz w jaki sposób udało się określić to miejsce, to raczej ty podpowiesz. Wiesz co, to, że dinozaury wyginęły z powodu wielkiej skały, która spadła na ich głowy, no to ta koncepcja powstała w latach 80. już, tak? Ją stworzyło dwóch fizyków, panowie Alvarez, ojciec i syn. Zresztą ojciec dostał Nobla zupełnie za coś innego, za odkrycia w fizyce cząstek elementarnych. Natomiast przez dłuższy czas nie było śladu, czy nie było dowodu bezpośredniego na to, że taki punkt uderzenia rzeczywiście gdzieś powstał na powierzchni Ziemi. A dopiero w 2016 roku zakończono odwierty na półwyspie Yucatan, które potwierdziły w 100%, że znajduje się tam potężny krater o średnicy z ponad 150 km, który odpowiada temu, czego byśmy się spodziewali po upadku asteroidy o rozmiarach kilkunastu kilometrów. I tutaj rzeczywiście udało się podać datę tego zdarzenia poprzez badanie właśnie odwiertów na półwyspie Yucatan na 65 milionów lat temu. No to się doskonale zgadza z momentem, w którym dinozaury postanowiły wylogować się z ekosystemu ziemskiego. No tak czy inaczej, ten krater nie jest bynajmniej największym kraterem uderzeniowym, którego udało się znaleźć na powierzchni Ziemi. Takim największym kraterem jest krater, który ma taką nazwę, bardzo mi się kojarzącą z Harrym Potterem, bo on się nazywa Vredefort, więc to taki prawdopodobnie czarownik z Harry'ego Pottera. I on ma średnicę, czy nie ten czarownik, tego krater, 300 kilometrów. Jest przeszło dwa razy większy, natomiast powstał jakieś 2 miliardy lat temu, jeszcze zanim życie wyszło, dużo zanim życie wyszło na powierzchnię Ziemi, opuściło oceany. No tak czy inaczej, ta asteroida, która zwaliła się biednym dinozaurom na głowę, miała średnicę kilkunastu kilometrów, powstała wielka fala tsunami o wysokości kilkuset metrów, która praktycznie zalała znaczną część lądu. Oczywiście podobnie jak to było z wulkanami, o czym mówiliśmy przed chwilą, do atmosfery dostało się ogromna ilość pyłu, która nawet o kilkanaście czy kilkadziesiąt stopni ochłodziła całą ziemską atmosferę. Natomiast żeby jeszcze powiedzieć troszkę więcej na temat samego zagrożenia ze strony komet czy asteroid, to okazuje się, że taką pierwszą osobą, która wpadła na pomysł tego, że ciała niebieskie nam zagrażają, był nie kto inny jak Edmund Halley, ten uczony angielski, który po raz pierwszy zaobserwował kometę, o dziwo, kometę, która przypadkowo była zbieżna z jego nazwiskiem, oczywiście żartuję, kometę Halleya, pokazał, że to jest obiekt wracający, no i zaproponował wytłumaczenie potopu biblijnego właśnie upadkiem komety na Ziemię, która miała się dokonać kilka tysięcy lat temu. Więc on pierwszy był tym, który bił na alarm, powiedzmy 400 lat temu. Ale tak naprawdę ten taki pierwszy istotny sygnał, oj, tu powinna być jakaś animacja chyba tych ciał niebieskich, które
powinny się poruszać wokół Słońca, jakoś się nie chce włączyć, nie szkodzi. Podczas konwersji, no to jest... A, animacji nie ma, nie szkodzi. PDF-a, także nie. No dobrze, tak czy inaczej, na tej animacji po prostu te ciała się ruszają, więc Państwo dużo nie tracą. To jest stan obecny, stan naszej obecnej wiedzy na temat otoczenia najbliższego Ziemi. No i ten stan obecny zaczął się kształtować dopiero kilkanaście lat temu, bo w roku 1994 niejaki Shoemaker i Levy odkryli kometę, która, czy też ciało niebieskie, które zderzyło się z Jowiszem jakiś czas po odkryciu, co pokazało opinii światowej, że do takich zdarzeń dochodzi, no, do naszego życia już, tak, i jest się czego bać. Natomiast takim ostatecznym impulsem do sfinansowania programu poszukiwania ciał niebieskich bliskich Ziemi był rok 98 i pojawienie się w kinach dwóch filmów amerykańskich, Dzień Zagłady i Armagedon. Po tych dwóch filmach kilku kongresmenów się przestraszyło i uchwaliło razem z, najpierw z kongresem, z senatem, pakt wsparcia NASA, czy też amerykańskich i innych instytucji, które to wsparcie miało być wydatkowane na poszukiwanie ciał niebieskich bliskich Ziemi. I nie wiem, czy... Tak. Teraz ja nie tutaj wtrącę, bo to fajnie, że powiedziałeś o tych filmach, ponieważ to jest jeden z takich przykładów, gdzie kinematografia dość mocno pomogła nam zrozumieć pewne zjawiska. Dzień Zagłady jest pod tym względem całkiem dobrze zrobionym filmem, ale chciałam zauważyć, że to się wzięło stąd, że filmowcy krążyli za naukowcami i jako chyba jedni z niewielu osób chcieli ich wysłuchać. Chcieli wysłuchać, co mają do powiedzenia. Na tyle się tym przejęli, że skończyło się właśnie do tego typu filmami, a na tyle dobrze to nagłośnili, że w tym momencie mamy coraz lepiej prosperujący system obrony planetarnej. Chociaż ja bym raczej tutaj powiedziała detekcji planetarnej, bo o obronie to jeszcze raz za bardzo nie ma mowy, no, ale przynajmniej detekcji. I stąd coraz lepiej wiemy, co jest w naszym otoczeniu, jakie są trajektorie lotów danych odłamków. No i powoli dochodzimy do etapu, w którym być może będziemy w stanie coś z nimi zrobić nawet. No właśnie, wspomniałaś o tym, że coraz więcej wiemy na temat tego, co nam zagraża z nieba, jeśli chodzi o skały kosmiczne. No okazuje się, że w latach 90. praktycznie niczego nie wiedzieliśmy na ten temat, a teraz nasza wiedza jest rzeczywiście pokaźna. Przez ostatnie 25 lat udało się odkryć, proszę Państwa, 97% skał, asteroid, które zagrażają temu, że nasz gatunek przestanie istnieć. 97%, tak? Wychodziliśmy zaledwie z kilku procent, z niewielkiej znajomości tego całego systemu krążącego po trajektoriach zbliżonych do Ziemi. Kończymy w tej chwili na 97%. Teraz trwa program drugi, który ma wykrywać obiekty o średnicach nieco mniejszych, od średnicy 140 metrów do średnicy 1 kilometra. Są to tak zwani zabójcy miast, którzy powodują rzeczywiście może nie wymarcie całego gatunku ludzkiego, ale potrafią no, zniszczyć sporej wielkości miasto, a nawet sporej wielkości państwo. No, tutaj nie jest aż tak dobrze, bo takich obiektów no, znamy istotnie mniej, bo zaledwie 33% na ten moment. Natomiast wciąż liczamy nowe takie obiekty i ten program trwa. Dosłownie rok temu NASA przystąpiła do jeszcze jednego projektu, którego celem jest skatalogowanie wszystkich ciał niebieskich zagrażających Ziemi o średnicach większych niż 40 metrów, czyli takich obiektów, które potrafią przebić się przez atmosferę ziemską no i spowodować wielkie babum na powierzchni Ziemi. No, w tym wypadku jest znacznie gorzej, bo znamy mniej więcej 1% takich ciał niebieskich, no, a ambicją NASA czy też innych agencji kosmicznych i astronomów jest poznanie 100% takich zagrażających Ziemi obiektów. No, to jest przedstawione akurat na tych rysunkach tutaj poglądowo, w szczególności po lewej stronie widać, w jaki sposób ilość znanych nam obiektów, zarówno tych największych, jak i tych mniejszych, ewoluowała w ciągu ostatnich 25 lat. Widać, że to jest olbrzymi postęp, no i wydaje się, że nic nam jakoś szczególnie, przynajmniej w najbliższych 100-150 latach, nie zagraża, przynajmniej jeśli chodzi
o wymarcie całego gatunku ludzkiego. No dobrze, no ale też powolutku powstają różne projekty mówiące o tym, co możemy z taką asteroidą zrobić. I nie mówię tutaj o wysłaniu Bruce'a Willisa, bo coraz mniej nadaje się do tego. Natomiast w tym momencie, tak jak wspominałam wcześniej, sonda OSIRIS-REx pobrała próbkę z asteroidy Bennu. Dlaczego jest tak naprawdę to istotne? Bo oczywiście, pomijając to, że to jest fenomenalny wyczyn przede wszystkim, to jest niesamowity wyczyn, tak? Wysłamy sobie sondę, nie mam pojęcia, nie przypominam sobie teraz, w jakiej odległości jest Bennu, ale wysłamy ją sonda, ona sobie tak do pobiernika pobiera sobie część zawartości i wraca z tym na Ziemię. No, proszę Państwa, no, my musimy się dowiedzieć, z czego się składają te asteroidy. Bo jedna rzecz, że możemy gdzieś tam pewne rzeczy dostrzec, natomiast mieć konkretną wiedzę o tym, z czego ona się składa, pozwala nam wypróbować metodę zaradzenia jej, tak? Czy to będzie, były takie jakieś pomysły, tak, że bomby atomowe będą rozrywały asteroidy. Moim ulubionym pomysłem, o czym czegoś dobrze wie, jest pomalowanie asteroidy z jednej strony tak, aby zaczęła w inny sposób odbijać światło, co zmieni trajektorię jej lotu. No, marzę o tym, aby kiedyś móc zobaczyć gigantyczny statek malarski malujący jedną część asteroidy na biało. Moim skromnym zdaniem to byłby hit kinowy. Nie tylko kinowy, bo kina już zostaną zamknięte. Hit Netflixa, tak to powiem. Ale jakie są jeszcze pomysły, Grzegorzu? Tak, rzeczywiście masz rację, że istnieje kilka pomysłów na pozbycie się niechcianego gościa. Ja akurat tutaj pokazuję na tym slajdzie gościa, który odwiedził nas latem tego roku, to jest kometa NEOWISE, po lewej stronie widziana tego zdjęcia. Akurat to zdjęcie zostało wykonane z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ja powiedziałem wcześniej, że 97% obiektów bliskich Ziemi znamy, co nie jest do końca prawdą, tak? Znamy tylko asteroidy, czyli te obiekty krótkookresowe z kometami, które mogą się pojawić znikąd. Tak naprawdę jest znacznie gorsza sprawa, bo takie obiekty pojawiają się raz, może kilka razy na tysiąclecie i większości z nich po prostu nie znamy. Czyli takie komety jak NEOWISE stanowią istotne zagrożenie dla gatunku ziemskiego. No ale tak jak powiedziałaś, jak już odkryjemy taki obiekt, który nam zagraża, no trzeba wysłać albo Bruce'a Willisa, albo kilku innych krzepkich gości i naukowców, aby powstrzymać Armagedon. No więc jeden ze sposobów, no to powiedziałaś przed chwilą, to jest pomalowanie komety na biało. Też mi się to podoba. Kometa zaczyna więcej światła słonecznego odbijać. Wiadomo, światło przenosi pęd, składa się z fotonów, w związku z tym no, naruszamy troszeczkę tą równowagę, dostarczamy dodatkowego pędu ciału niebieskiemu. Ciało niebieskie schodzi z tej trajektorii, która dążyła w kierunku Ziemi. No, drugą metodą jest, okazuje się, pomalowanie asteroidy na czarno. To jest zupełnie inna metoda, która polega na tym, że asteroida się nagrzewa, a zaczyna się nagrzewać, powoduje następnie po tym nagrzaniu zaczyna emitować w innym kierunku ciepło, bardziej równomiernie, no i również zmienia swoją trajektorię. Czyli jeżeli wolisz biały, to działa, jeśli wolisz czarny, to również działa. Oczywiście można zastosować bardziej cięcie chirurgiczne i wysłać w przestrzeń kosmiczną olbrzymie bomby atomowe. W latach 90., gdy odkryto kometę Schumacher-Levy, która dokonała spustoszeń na Jowiszu, był pomysł, żeby zebrać wszystkie bomby atomowe z wszystkich arsenałów świata, mieścić je na orbicie, zbudować stację kosmiczną i stwierdzić, że czekamy na ewentualne zbliżenie się zabójcy ludzkości. Po wykryciu takiego obiektu wyślemy taką wielką bombę atomową, której uda się zmienić trajektorię nawet całkiem pokaźnej skały, bo naukowcy wtedy oszacowali, że wystarczy odkryć taki obiekt niebezpieczny na kilka miesięcy wcześniej, żebyśmy mogli nawet kilometrowe czy dziesięciokilometrowe obiekty przesunąć na tyle, żeby nie wpadły w atmosferę ziemską i nie zderzyły się z naszym globem. Idea bardzo ciekawa, natomiast okazało się, w szczególności to Carl Sagan powiedział, że on jest całkowicie przeciwny takiej idei, bo jeżeli już rozmieścimy broń w przestrzeni kosmicznej, to równie dobrze można ją skierować potem w kierunku Ziemi, jak się troszeczkę wiatry geopolityki zmienią.
No, to jest kolejna metoda, natomiast okazuje się, że nie potrzebujemy wcale jakichś wielkich bomb atomowych. Jeżeli wykryjemy obiekt dość wcześnie, na przykład kilkadziesiąt czy kilkanaście lat wcześniej, możemy wysłać znacznie mniejszy pocisk kinetyczny, pocisk bez ładunku jądrowego, bez ładunku jakiegokolwiek wybuchowego, który po prostu zepchnie ten obiekt, tą asteroidę, no, a zakładając, że rzeczywiście wykryjemy ten obiekt wcześniej. No i jedna z takich misji jest w tej chwili planowana i przygotowywana przez Europejską Agencję Kosmiczną. Wystartuje prawdopodobnie w 2022-2023 roku. I jej celem jest dotarcie do jednej z asteroid i spróbowanie się wbicia w tą asteroidę. Druga misja kosmiczna będzie realizowana równolegle, która będzie monitorować, o ile ta asteroida rzeczywiście zmieni swój bieg na orbicie. To jest misja ESA, misja NASA, która się nazywa DART, jest również planowana na lata 20. Tam będzie statek 500-kilogramowy, który cały wbije się w asteroidę i sprawdzić, czy da się ją przesunąć, no tak jak się naukowcy tego spodziewają, bez rozbijania jej na fragmenty. Czyli rzeczywiście sposoby są, jeżeli system wczesnego ostrzegania zadziała, wydaje się, że ten system wczesnego ostrzegania jest coraz lepszy, no to wywiniemy się spod gilotyny również w tym wypadku. No to właśnie. Aktywność słoneczna. Właśnie byłam bardzo ciekawa, czy tutaj będzie mieć aktywności słonecznej przy zupełnie innych gościach z kosmosu. Już się przygotowałam tutaj na jakieś zdjęcie jakiegoś kosmity. O kosmitach też będzie. No dobrze, bądźmy poważniejsi. Rozpoczął się nowy cykl słoneczny. Prawdopodobnie w styczniu tego roku, ile dobrze czytałam. Co tak naprawdę to znaczy? Trudno powiedzieć, czy już się rozpoczął, czy jeszcze się nie rozpoczął. Natomiast o co chodzi tak naprawdę? Chodzi o to, że Słońce wykazuje pewną periodyczną aktywność. Mniej więcej co 11 lat następuje maksimum. No i w tej chwili szczęśliwie jesteśmy w minimum. Mamy rok 2020, więc nie mamy aż takiego dużego nałożenia się czynników negatywnych. Na szczęście jesteśmy w minimum w tym roku. Natomiast maksimum nadejdzie za 5-6 lat i w czasie tego maksimum pojawia się dużo plam słonecznych na Słońcu. Te plamy słoneczne same z siebie może nie są jakoś szczególnie interesujące, czy nie są szczególnie groźne. Tutaj na slajdzie mamy porównanie, jak Słońce wyglądało w 2014 roku w czasie swojej największej aktywności w poprzednim cyklu. Widać kilka plam słonecznych w postaci tych ciemniejszych punktów. Po prawej stronie z kolei widać Słoneczko w 2017 roku, gdy ta aktywność była znacznie niższa. Widać, że Słońce praktycznie jest pozbawione jakichkolwiek szczegółów. No ale te plamy słoneczne same z siebie, tak jak powiedziałem, może nie są groźne. Groźniejsze jest to, co kryje się za tymi plamami, dlaczego one de facto powstają. Otóż okazuje się, że te plamy to tak naprawdę są związane z zagęszczeniami pola magnetycznego na Słońcu. No i to pole magnetyczne może nie wydaje się jakoś szczególnie groźne, natomiast w pewnym momencie następuje relaksacja tego pola magnetycznego. Pole jest rozrywane, po prostu jest za silne w danym obszarze, jest zmieniana, pole magnetyczne jest rekonfigurowane w obszarze właśnie tej ciemnej plamy, a takie pole magnetyczne, które się zachowuje w sposób dość chaotyczny, potrafi wyrzucić ze Słońca olbrzymi strumień materii. To są głównie cząstki naładowane, protony, elektrony, czy też jądra helu. No taki wyrzut zdarza się właśnie w czasie tych najwyższych aktywności słonecznych. Mówisz super fajnie i super mądrze, ale powiedz jedną rzecz. Co tak naprawdę to powoduje na Ziemi? Bo wiesz, do tego typu zjawisk, jak sam zauważyłeś, dochodzi regularnie. Cykle słoneczne zmieniają się co 11 lat, ale co tak naprawdę zmienia to w naszym życiu? W naszym życiu może do tej pory nam się wydawało, że niewiele to zmienia. Natomiast strumień materii, słuchaj, który jest wyrzucany ze Słońca, po
podróżuje dość szybko przez przestrzeń międzyplanetarną. Po kilku dniach zazwyczaj może, jeśli jest wyrzucony w kierunku Ziemi, dotrzeć do naszej planety. No i teraz co się dzieje? Ten strumień cząstek naładowanych ze Słońca nie dotrze do powierzchni Ziemi, na szczęście, bo być może mielibyśmy problem i wyrosłaby nam trzecia rączka. Natomiast szczęśliwie jesteśmy chronieni przez pole magnetyczne naszej Ziemi matki, plus przez odpowiednio grubą atmosferę. Problem jest w tym, że taki strumień naładowanych cząstek zaburza pole magnetyczne, bardzo, bardzo mocno je zaburza, jeżeli oczywiście ten strumień jest silny. A takie zaburzenia pola magnetycznego wpływają na generowanie się poprzez indukcję ładunku w różnych systemach elektrycznych na Ziemi. W szczególności narażone są tutaj takie systemy elektryczne, jak systemy przesyłu elektryczności, czyli długie kable, w których ta generacja ładunku poprzez indukcję jest najsilniejsza. Okazuje się, że tutaj największy problem może nie pojawić się w Polsce wcale, tylko w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta linia przesyłowa rzeczywiście jest bardzo długa i tam niektóre systemy tej linii są po prostu prostymi odcinkami, które się rozciągają na przestrzeni kilkuset kilometrów. Okazuje się, że póki co mieliśmy szczęście, póki co nie było wielkiego wydarzenia na Słońcu, które doprowadziłoby do globalnego blackoutu, jak to się teraz ładnie nazywa. I jedno takie większe wydarzenie rzeczywiście miało miejsce w 1989 roku, gdy część Kanady została wyłączona, w szczególności prowincja Quebec. Zasilanie w prowincji Quebec padło na 10 godzin. Zresztą też w Polsce, czy też na terenach jeszcze wtedy zajętych przez ustroje słusznie minione, padła komunikacja. W szczególności padło radio Polna Europa, pojawiły się ogromne zorze na horyzoncie widoczne, przynajmniej z niektórych miejsc w Europie Centralnej. No i część osób myślała, że coś się niedobrego dzieje, być może zaraz wybuchnie trzecia wojna światowa, właśnie z tego powodu, że nie było zarówno dostępu do wolnych mediów, jak i pojawiły się dziwne zjawiska na horyzoncie. Tak czy inaczej, był to wybuch, powiedzmy, średniej klasy. Ten największy wybuch zarejestrowany w historii współczesnej miał miejsce w 1859 roku, czyli całkiem współcześnie. Na szczęście ten system elektryczny w tamtych czasach dopiero raczkował. I co się stało najgorszego, to popaliły się słupy telegraficzne i w kilku miejscach prąd elektryczny popieścił panów, którzy zajmowali się przesyłem danych poprzez telegrafy. Natomiast gdyby w dzisiejszych czasach doszło do takiego wielkiego wybuchu jak wtedy, praktycznie na kilka lat sieć energetyczna musiałaby być odnawiana praktycznie na całym świecie. Amerykanie oszacowali, że straty w samej gospodarce amerykańskiej sięgnęłyby kilkuset miliardów dolarów, gdyby coś takiego się wydarzyło. No i jeszcze nie wspomniałeś o satelitach, które raczej przestały nam dostarczać dane. Tak, dokładnie. Dokładnie nie tylko satelity, ale również stacja kosmiczna, czy też ludzie na stacji kosmicznej byliby zagrożeni. W 1989 roku, tak jak ci przed chwilą mówiłem, był taki największy wybuch w tej najbardziej współczesnej historii ludzkości zarejestrowany. I w tym czasie był prom Discovery na orbicie i on rzeczywiście doznał kilku awarii na pokładzie, które potem musiały być naprawiane przez astronautów. Ale gdyby taki wybuch rzeczywiście, jak w ten z 1859 roku, zdarzył się teraz, to prawdopodobnie stracilibyśmy większość systemów satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych na pewno na tych wyższych orbitach. Byłoby to dość duże, drastyczne ograniczenie możliwości ludzkości. No dobrze, ale teraz próbujemy dowiedzieć się na ten temat więcej. Tak, mamy Parker Solar Probe, która przesyła już dane, mamy Solar Orbiter, niedługo Proba 3, czyli takie wielkie misje kosmiczne, które mają nam powiedzieć dużo więcej na temat aktywności Słońca. A ja się nie mogę doczekać jednej rzeczy. Co z tymi kosmitami?
A, co z tymi kosmitami? Chcesz, żebyśmy przeszli już, żebyśmy już przeszli do kosmitów? Dobrze. No ja bym chciała przejść do kosmitów, bo to jest jedno z moich zdaniem z najpiękniejszych historii, jakie można opowiedzieć. Okej. Dobrze, przejdźmy w takim razie do kosmitów, skoro nie chcesz tutaj zwrócić uwagi na Parker Solar Probe, bo to tutaj też jest istotna sprawa, która się wydarzyła od napisania naszej ostatniej książki. Pozwól, że zajmę dosłownie 30 sekund. W 2018 roku wysłana została nowa sonda badająca Słońce, która ma się zbliżyć na niespotykaną odległość do Słońca, która jest kilkaset razy mniejsza niż kilkadziesiąt razy mniejsza niż odległość pomiędzy Ziemią a Słońcem. Ta sonda ma przechodzić przez praktycznie górną warstwę atmosfery słonecznej, ma zbierać dane odnośnie aktywności Słońca, odnośnie aktywności wiatru słonecznego. To dzięki tej sondzie uda nam się lepiej zrozumieć to, co się dzieje na Słońcu. No co ciekawsze, sonda w niektórych miejscach będzie się rozgrzewała do temperatury kilkuset stopni Celsjusza w czasie swojego przejścia w obszarze słonecznym. Sama technologia użyta przy konstrukcji tego obiektu jest rzeczywiście oszałamiająca. Ona w tej chwili już jest w przestrzeni kosmicznej, już okrąża Słońce, no i co jakiś czas zbliża się do naszej gwiazdy. W tym roku dokonała takiego największego zbliżenia w historii. Powoli również wyhamowuje, to znaczy, że zawęża tą swoją orbitę wokół Słońca. No stąd będziemy mieć rzeczywiście dość dużo nowych informacji na temat aktywności Słońca, na temat tego, w jaki sposób ewentualnie przygotować się do kolejnego wielkiego wybuchu. No dobrze. To, słuchaj, mamy właściwie dwa tematy, jeżeli chcemy poruszyć temat kosmitów. I pierwszym tematem to jest temat związany z pandemią. No nie będziemy tu mówić o pandemii, wiadomo jak jest, każdy widzi. Spotykamy się dzisiaj w trybie zdalnym, a nie na sali. I ten temat się już troszkę przejadł, w związku z tym nuda. Idziemy w takim razie w kierunku kosmitów, którzy być może mieszkają na planetach bliskich Ziemi. Kosmitów, którzy są być może jakimiś bakteriami, a być może jakimiś innymi bardzo prostymi systemami żyjącymi, czy też pseudożyjącymi, podobnie jak wirusy. No, mamy dwie planety. Jedna planeta to Wenus, druga planeta to Mars, na których spodziewamy się, że być może coś się dzieje. Dlaczego tak na tych dwóch planetach być może coś się dzieje? No, dlatego, że zarówno jedna, jak i druga planeta miały okresy w swojej historii takie, że przypominały troszkę bardziej Ziemię niż w tej chwili. No, w szczególności Wenus prawdopodobnie 2 miliardy lat temu miała atmosferę przypominającą atmosferę ziemską, jeśli chodzi przynajmniej o grubość, miała oceany wodne. No, Słońce w tamtym okresie było troszkę zimniejsze, o kilkanaście stopni zimniejsze niż w tej chwili, znaczy, może nie tyle zimniejsze, ile energia wydzielana przez Słońce na jednostkę powierzchni była mniejsza, w związku z tym również na Wenus panowała znacznie niższa temperatura. Być może tam życie pojawiło się. Podobnie Mars, na którym też w przeszłości były oceany, płynęła woda, była atmosfera pewnie cięższa niż na powierzchni Ziemi. Co ciekawsze, na Marsie również w przeszłości pojawią się lepsze warunki, gdy Słońce jakby zacznie emitować więcej energii z siebie, co jest generalnie wynikiem ewolucji słonecznej. Tak więc mamy dwie planety, na których być może oprócz Ziemi istnieje życie. Mhm. Ale może wyjaśnijmy, dlaczego tam może istnieć życie. Zaraz przejdziemy do tego, to przecież informacje podane w tym roku wielką radość. No ale tak, ja nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jest takie określenie, że aby gdzieś mogło pojawić się życie, przy czym to mogło, to cały czas mamy niepewność, że na Ziemi, to miejsce to musi znajdować się w czymś, co określane jest mianem strefy złotowłosej, ewentualnie ekosfery. Ta pierwsza nazwa mi dużo bardziej odpowiada, tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, że musi to być miejsce, na którym panują odpowiednie warunki, czyli jest nie za ciepło, nie za zimno, jest woda w stanie płynnym oraz jest tlen. No i okazało się, że tego typu
kasy można określić dla wielu układów planetarnych, nie tylko ziemskich. Oczywiście nie jesteśmy w stanie potwierdzić, czy tam coś jest. Natomiast wiemy, że w przypadku naszego układu ta ekosfera obejmuje trzy planety. Obejmuje Wenus, Ziemię oraz Mars. No i teraz tak, to, że szukamy czegoś na Marsie, to wiemy od dawna i to już nie mówię w tym momencie o tym, że Marsjanie nas zaatakują, bo reszta tam żadnych form nie ma. Jeżeli jest tam jakiekolwiek życie, jest to życie szczątkowe i na razie jeszcze nasze łodziki tego nie znalazły, może znajdą, może gdzieś tam się dokopią do czegoś albo znajdą gdzieś w jakichś jaskiniach. My jeszcze tak naprawdę o tym Marsie bardzo mało cały czas wiemy, ponieważ nasze łaziki przemieszczają się z żółwim tempem po bardzo niewielkim terenie. Oczywiście to są niesamowite laboratoria badawcze, ale wciąż mogą niewiele, więc albo uda nam się stworzyć nowe metody eksploracji, być może właśnie helikopter marsjański będzie tutaj początkiem, albo wreszcie wyślemy tam astronautów, którzy się do czegoś dogrzebią. No ale w tym roku przyszła fantastyczna informacja, która jak się okazało już przewidział Carl Sagan. Carl Sagan nam dzisiaj pojawia się w tej rozmowie wielokrotnie, bo tak naprawdę był to człowiek o niesamowitym umyśle, bardzo, bardzo szerokich horyzontach i ogromnym zrozumieniu natury. No i teraz coś się okazało w tym roku, że być może gdzieś w murach Wenus jest szczątkowe życie. Teraz zaraz Grzegorz mnie uspokoi i powie, że tam żadnego życia nie ma i że to są moje fantasmagorie i oczywiście marzy mi się w tym momencie, a tak może nie tyle co Marsjan, ile Wenusjan. No, kobiety są z Wenus rzeczywiście. Tak, przynajmniej można powiedzieć, że beztlenowce by były z Wenus, bo rzeczywiście w atmosferze Wenus prawdopodobnie odkryto fosforowodór, no choć pojawiły się już pewne nowe publikacje, które temu zaprzeczają. Niemniej w wrześniu tego roku pojawiła się informacja, że ten fosforowodór istnieje, a fosforowodór może być w dużych ilościach wytwarzany na dwa sposoby. Jednym sposobem to jest sposób właściwie organiczny, tak, poprzez działanie bakterii beztlenowych, też jakichś innych form życia. Na drugi sposób to są laboratoria ziemskie, wytwarzanie przez ludzi. No prawdopodobnie nie stworzyliśmy na Wenus jeszcze laboratoriów badawczych, chyba że Amerykanie mają jakiś super tajny plan, w co wątpię. Więc taką drugą możliwością pozostaje wytwarzanie przez bakterie beztlenowe fosforowodoru. Oczywiście pojawia się szereg innych możliwych reakcji, natomiast wydaje się, że ilość tej substancji odkrytej, przynajmniej w tych badaniach dokonanych przez MIT, jest za duża, by można ją było wytłumaczyć przez jakieś inne bardzo egzotyczne reakcje. No ale tak jak powiedziałaś, już w latach 60. obserwowano pewne struktury w chmurach wenusjańskich, ciemniejsze struktury, które Carl Sagan zinterpretował jako być może przejaw życia. Te struktury się pojawiały, znikały, no i tak jest do dzisiaj, obserwuje się je wciąż. Co więcej, w tych strukturach odkryto pewne cząstki chemiczne, całkiem spore, o rozmiarach około 5 mikrometrów, które być może odpowiadają właśnie takim sporym strukturom chemicznym, czy też strukturom biologicznym niewielkim. No co więcej, te cząstki pochłaniają w jakiś zadziwiający sposób promieniowanie ultrafioletowe, a dodatkowo odkryto w atmosferze Wenus pierścienie polimerowe złożone z takich 8 atomów siarki, które są idealnie wręcz odporne na działanie kwasu siarkowego i jak niektórzy naukowcy twierdzą, być może to są pozostałości rozkładającego się życia organicznego, które się okrywa taką otuliną z takich pierścieni polimerowych. No, więc wydaje się, że są pewne argumenty mówiące za tym o tym, że być może gdzieś tam w górnych warstwach atmosfery wenusjańskiej przetrwało życie, które być może te 2 miliardy lat temu pojawiło się na powierzchni. No, póki co nie wiemy, są to tylko i wyłącznie pewne wskazówki. No, NASA planuje w tej chwili 2 misje na Wenus. Jedna się nazywa Da Vinci, druga się nazywa Veritas. Prawdopodobnie jedna z nich będzie zaakceptowana przez komitety w NASA. No i ta misja powie nam coś więcej na temat samej planety. No, Rosjanie również planują swoją misję. Zresztą warto powiedzieć, że Rosjanie jako jedyny kraj dolecieli do Wenus i wylądowali na Wenus już dawno, dawno temu. Natomiast to jest, powiedzmy,
coś, co jest podnoszone przez szefa rosyjskiej agencji kosmicznej w takim bardzo jasnym statemencie, że Wenus to jest nie tylko planeta, w której są kobiety, ale to jest też planeta rosyjska. Tak, bo na Marsie się nieustannie rozbijali, no to muszę o czymś mówić. Tak, to prawda. Na Wenus też się nieustannie rozbijali, ale raz im się udało wylądować. No tak, ale Wenus to jest jedno miejsce, gdzie to życie może istnieć. Drugim miejscem jest Mars i na tym Marsie też się dzieją ciekawe rzeczy. W szczególności dosłownie parę lat temu, bo w 2004 roku, odkryto, że na Marsie pojawia się od czasu do czasu metan. Odkryła to sonda orbitująca wokół Marsa, Mars Express. Później potwierdził lądownik Curiosity, który zmierzył, że ten metan od czasu do czasu się pojawia, a potem znika. No, metan może pochodzić z różnych źródeł. Jedno źródło jest biologiczne, inne źródło jest geochemiczne. Oba te źródła są interesujące. Z jednej strony, gdybyśmy odkryli, że to jest źródło biologiczne, to dzieje się coś ciekawego na Marsie, być może są teraz lub w przeszłości były jakieś mikroorganizmy. Gdybyśmy odkryli, że to jest źródło geochemiczne, wiedzielibyśmy, że Mars jest aktywny geologicznie, co samo z siebie jest również ciekawe. No, warto teraz powiedzieć, że na Marsa, jak pewnie niektórzy wiedzą, leci w tej chwili, zresztą wspominałaś przed chwilą, nowy łazik marsjański Perseverance, który ma lądować w lutym przyszłego roku. Równolegle przygotowywana jest misja europejska z taką sondą, czy też z łazikiem, który się nazywa Rosalind Franklin Rover. Rosalind Franklin to była osoba naukowczyni, która współpracowała z Walterem Crickiem, a potem sama pracowała nad strukturą DNA i nad strukturą RNA. To są dwa laboratoria, które mają poszukiwać życia, ale na nieszczęście nie są wyposażone w system, który ma detektować również ten metan i który ma pokazać, skąd się ten metan bierze. Taką kolejną misją, która ma pokazać nam, skąd ten metan się bierze, to jest misja, która sprowadzi prawdopodobnie w latach 30. jakieś kawałki Marsa z powrotem na Ziemię. Proszę Państwa, nie będziemy dzisiaj zaraz tak powoli kończyć. Ja bym tylko chciała powiedzieć jedną rzecz, bo to jest ja czytam co jakiś czas pytanie, jakie Państwo od nas wysyłacie. Ja przepraszam, że my na nie nie odpowiadamy. Natomiast mam taką propozycję. Jeżeli je otrzymamy, mamy nadzieję, że otrzymamy je od organizatorów, to może Grzegorzu po prostu na nie odpowiemy pisemnie i umieścimy informacje na stronie festiwalu. Co o tym sądzisz? Myślę, że to jest dobry pomysł. A zakończmy jeszcze twoim ulubionym tematem, czyli inwazją obcych na Ziemię. To miało nastąpić we wrześniu, zgodnie z twoim kalendarzem. A to miał być Borg. Gdzie są moi Borg? Na szczęście nic takiego się nie stało. Natomiast wciąż tych obcych poszukujemy zdalnie przy pomocy programu SETI, który co prawda ostatnio przeżywa problemy, jeśli chodzi o fundusze. Natomiast próbujemy zdetektować tych obcych w sposób zdalny. No, po raz pierwszy udało się 2 lata temu zaobserwować obiekt pochodzący spoza Układu Słonecznego, który wtargnął do naszego Układu Słonecznego. To jest znowu, musisz mi wybaczyć, bo ten obiekt się jakoś też tak dziwnie nazywał Oumuamua, co podobno znaczy zwiadowca. To była asteroida, która przyleciała, została znaleziona, wykryta przez obserwatoria astronomiczne na Ziemi. No i okazuje się, że najprawdopodobniej pochodziła spoza Układu Słonecznego. Pierwszy taki przypadek. No, na szczęście póki co nie zostaliśmy zaatakowani przez małych zielonych ludzików, co oczywiście się może zmienić w najbliższej przyszłości. No właśnie nie za bardzo. Właśnie prawdę powiedziawszy nie za bardzo, bo widzisz, my sobie tak lubimy o tym rozmawiać, tak? I ja oczywiście uwielbiam wracać do równania Drake'a i zawsze mówię jego najbardziej pozytywne rozwiązanie, czyli że tych cywilizacji jest mnóstwo i na pewno one gdzieś są. No ja się przyznaję, że jestem strasznym marzycielem i po prostu bardzo chcę wierzyć w to, że ten kosmos mocno żyje i że życie inteligentne, bo nie mówimy o życiu w ogóle, ale o życiu inteligentnym, rozwija się w wielu miejscach. Natomiast tak naprawdę problemem są odległości. Ty wspomniałeś o programie SETI. Ja miałam okazję rozmawiać parę miesięcy temu z Setem Szostakiem
czyli głównym astronomem programu SETI. I on mi taki bardzo ważny sposób wyjaśnił, dlaczego my jeszcze nic na temat tych kosmitów nie wiemy, no jeszcze, że tak z nimi nie rozmawiamy, a jedyne, na czym możemy się koncentrować, no to na szukaniu tego mikrożycia. No, po prostu jest to kwestia odległości, bo wiemy, mamy raczej tego pewność, że w naszym Układzie Słonecznym nie ma inteligentnego życia, poza ludźmi, nie będę już naszego gatunku krytykować. I co jedynie możemy szukać dziś jakichś tam mikrobów, ekstremofilów, gdzieś pod lodem Europy, czy być może w chmurach Wenus. Natomiast jeżeli rozwinęło się inteligentne życie, jest ono tak daleko, że najzwyczajniej w świecie wysłanie informacji i odbiór tej informacji, już nie mówię o możliwości zdekodowania tej informacji, zajmą tak długo, że tak naprawdę mamy nikłą szansę na porozumienie się, no chyba, że wreszcie nauczymy się zaginać czasoprzestrzeń. Tak i nie. Zauważ, że ludzkość pochłania coraz więcej energii, przetwarza energię, co jest związane z tak zwaną skalą Kardaszewa, która mówi nam, jak dana cywilizacja jest w stanie opanować przetwarzanie tej energii. No, przy pewnym poziomie przetwarzania energii, na przykład przy opanowaniu przetwarzania energii całej gwiazdy, wokół której cywilizacja jest zgromadzona, no wydaje się, że nawet jeśli ta cywilizacja nie będzie się próbowała skomunikować z nami, no to przynajmniej zobaczymy, że coś się dzieje dziwnego z gwiazdą. No rzeczywiście kilka lat temu naukowcy odkryli takie gwiazdy, które się dziwnie zachowują, natomiast wydaje się, że póki co da się wytłumaczyć to zachowanie w sposób naturalny. Być może tam są wielkie na przykład roje komet, które okrążają te gwiazdy. No ale idąc dalej, w pewnym momencie cywilizacja zaczyna również czerpać prawdopodobnie z energii najbliższych gwiazd, sąsiednich gwiazd, zaczyna być cywilizacją tak zwanego trzeciego stopnia. W związku z tym wydaje się, że gdyby w najbliższym przynajmniej kosmosie, w naszej galaktyce istniały cywilizacje bardzo, bardzo potężne, które ewoluują o dobrych kilka dziesiątków tysięcy lat, czy kilka milionów lat dłużej od ludzkości, to prawdopodobnie widzielibyśmy ich przejawy gdzieś tam w kosmosie. No, co jest no, tak zwanym paradoksem Fermiego i standardowym pytaniem, to gdzie oni są, skoro ewolucja nas jakoś szczególnie nie wyróżniła, być może ewolucja podobnie wygląda na innych planetach, to gdzie są ci kosmici, do których tak czy inaczej powinniśmy dostrzec w tej przestrzeni naszej galaktyki, a ich nigdzie nie widzimy. Nie widzimy jakichś pozostałości po wojnach gwiezdnych, nie widzimy pozostałości po zmianie struktury gwiazd najbliższych czy nawet dalszych. No coś się pojawia niepokojącego. No i tym czymś, jak to nazywali niektórzy naukowcy, jest tak zwany wielki filtr, który powoduje, że co jakiś czas cywilizacja albo sama siebie unicestwia, albo coś tą cywilizacją unicestwia. Kilka tych wielkich filtrów wymieniliśmy dzisiaj na spotkaniu. Wybuchy wulkanów, upadki asteroid, sprowadzenie życia nieprzyjaznego w postaci niewielkich komórek z innej planety i wywołanie super pandemii, przed którą się nie obronimy. Najazd być może kosmitów, czemu nie? No tych oczywiście niebezpieczeństw jest znacznie więcej, o których nie mówiliśmy, a o których pewnie napiszemy w naszej książce. No, co jest troszkę niepokojące, że być może istnieje jakiś aspekt taki sam w różnych zakątkach kosmosu, który powoduje zniszczenie cywilizacji, gdy osiągnie ona odpowiedni poziom rozwoju. Dobrze, to ja tobie to podsumuję, bo my musimy już kończyć, za chwilę nas wyłączy. Pamiętaj tylko tak, że Stephen Hawking, który wcale nie był przeciwnikiem poszukiwania obcego życia, jak mi się często zarzuca, a nawet był jednym z uczestników programu SETI, powiedział jedno, my ich podsłuchujmy, ale nie mówmy, że jesteśmy, bo jeżeli oni gdzieś tam są, to są na dużo wyższym poziomie rozwoju niż my, i dla nich tak naprawdę to my będziemy kurczakami. A wszyscy wiemy, co robimy z kurczakami. Ja nie, ja przyszedłem na wegetarianizm niedawno. No i ja ogólnie to 20 parę lat temu, no ale że tak powiem, mówię globalnie. No tak, zakończyliśmy mówienie o tragedii na tragedii kurczaków. Dziękuję bardzo za fantastyczną rozmowę. Bardzo podobał mi się styl tego spotkania. Myślę, że Państwu również bardzo odpowiadał. I tak przysłuchiwałam się tym, co Państwo mówili. No i mam teraz takie wrażenie, że kurczę, no
tak czy inaczej, no to w końcu będzie jakaś konkretna katastrofa. No i w takim razie w jaki sposób tutaj te technologie kosmiczne mogłyby ewentualnie nas uchronić przed jakimś takim przykrym końcem? No, przede wszystkim powinniśmy zaufać tu może naszemu instynktowi samozachowawczemu, bo same technologie przyrodnicze nas nie uchronią, tak? Technologie z jednej strony są neutralne, tak? Możemy je wykorzystywać w sposób pozytywny, jak i w sposób negatywny. Dzięki technologiom będziemy mieć pewne narzędzia, tak jak mówiliśmy o wybuchu superwulkanu, gdzieś tam można spróbować ochłonić komorę lawową. A mówiliśmy o tych asteroidach. Znowu można praktycznie, nie istnieje typ asteroidy, przed którym nie moglibyśmy się obronić, chyba że go odkryjemy, takiego wielkiego asteroidę, nie wiem, na kilka miesięcy przed zderzeniem. No mamy metody na sprowadzenie, wydaje się, bezpieczne próbek z innych planet. Wiemy, jak postępować praktycznie z większością zagrożeń. Oczywiście tych zagrożeń się coraz więcej pojawia. No, dajemy na to rozwój sztucznej inteligencji na pewnym momencie. No, kto wie, być może sztuczna inteligencja nam zagrozi, a być może jakaś inna technologia, nad którą w tej chwili pracujemy, jak na przykład nanotechnologia. No, powinniśmy przede wszystkim podchodzić do tego wszystkiego ze zdrowym rozsądkiem i zazwyczaj się zastanawiać, w którym kierunku dana technologia czy działalność człowieka może iść, a nie wszystko brać hura optymistycznie. To ja jeszcze powiem taką inną rzecz. Jeżeli weźmiemy pod uwagę parametry mówiące o tym, jaki gatunek może wyginąć, a jaki nie, to mamy tak naprawdę trzy. Mówimy w tym momencie o wielkości danego zwierzęcia, większe wyginą szybciej niż mniejsze. Mówimy o zajmowanym przez niego terytorium, te, które zajmują większe terytorium, wiadomo, jest ich mniej i jest większa szansa, że jeżeli dojdzie tam do jakiejś tragedii, to wygnie cały gatunek. No i jest jeszcze kwestia pożywienia. Im mniej zróżnicowane pożywienie, tym jest większe prawdopodobieństwo, że gatunek wymrze. Dlatego prawdopodobnie słonie niestety nie przetrwają również pandy, jeżeli zabraknie bambusa. Nas jest bardzo dużo. I tak naprawdę najbardziej skuteczną metodą, abyśmy przetrwali, są wielkie statki pokoleniowe, które wyślemy gdzieś w przestrzeń kosmiczną. Kolonizowanie kolejnych planet. To oczywiście jest w tym momencie science fiction, ale jak zaczęliśmy to spotkanie, mówiliśmy o tym, że science fiction dzieje się na naszych oczach. I oczywiście my do tego zdążyliśmy przywykroć, że tak, że to science fiction powoli wchodzi w sferę życia, ale to, co oglądamy teraz w filmach, kiedyś w pewnym momencie się zdarzy. Zarówno ten doomsday, tak, kiedy będzie zagłada ludzkości, jak i to, że będą z wielkiej stawki pokolenia. Miejmy nadzieję, przetrwamy. Dziękuję bardzo. To ja zapytałam tak w kontekście właśnie tematyki naszej czwartej edycji World Space Week Wrocław, bo tak jak już poprzedniemu naszemu gościowi zadałam to pytanie, tak i tutaj w przypadku Państwa do tego zmierzałam. No więc jak Państwo rozumieją właśnie to hasło, które przyświeca tegorocznej edycji, czyli technologie kosmiczne w służbie zrównoważonego rozwoju? Ja myślę, że tak naprawdę, co prawda nie śmiałabym oczywiście odpowiadać za Państwa, natomiast faktycznie tutaj cały ten było troszkę inną stroną tak naprawdę właśnie tego tematu, prawda? No, ja rozumiem, żebyśmy się mogli rozwijać w sposób zrównoważony, to musimy przetrwać. To jest podstawowy warunek. W związku z tym ten nasz temat wiązał się z pewnymi zagrożeniami, jak również reakcjami na te zagrożenia. I jak widzieli Państwo, w większości przypadków odwołujemy się rzeczywiście do tych technologii kosmicznych. No, biorąc na przykład przypadek tego wulkanu Yellowstone, akurat przeskoczyliśmy ten slajd, ale na jednym ze slajdów były pokazane ruchy tektoniczne Yellowstone, które bynajmniej nie... Ten obraz się nie wziął z obserwatoriów naziemnych, tylko właśnie z obserwatoriów kosmicznych, satelitarnych, tak zwanych danych interferencyjnych. Widać, że technologie kosmiczne pomagają nam zrozumieć zagrożenie, no i pomagają ewentualnie przeciwdziałać temu zagrożeniu, co jest chyba podstawą do tego, żebyśmy się w sposób zrównoważony rozwijali. Nie uważasz, Ewelino? Ja w ogóle jestem przekonana, że im więcej my wiemy, im więcej rozumiemy, tym więcej mamy szansę, aby czemuś przeciwdziałać.
bo tak naprawdę każde zagrożenie może zostać zminimalizowane albo zniwelowane w zależności od tego, jak dużo o nim wiemy, tak? Ja jako wielka fanka kultury popularnej odwołam się w tym momencie do Batmana i do tego, co mówił Joker, że jeżeli powie się ludziom, ja wiem, że to jest szaleństwo, że jeżeli powie się ludziom o tym, że jutro wybuchnie jakiś stadion, że zginie iluś tam ludzi, to już nie wpadną w taką panikę, ponieważ o tym się nie mówi. Oczywiście to jest szaleństwo, nie zamierzam mówić, że jeżeli powiemy o tym, że tak, że spadnie asteroidą, to niech będzie święty spokój i poszliśmy im herbatę dalej. Ale ogólnie zasada brzmi taka, ewolucyjnie jesteśmy nastawieni do lęku przed czymś, czego nie znamy. Jeżeli czegoś nie znamy, boimy się tego, nie wiemy, co ze sobą zrobić. Natomiast jeżeli coś poznamy, ten lęk spada. I technologie kosmiczne, to wszystko, o czym mówimy. Satelity, które wysyłają nam nieustannie kolejne zobrazowanie, kolejne bardzo szczegółowe dane, sondy kosmiczne, które wysyłamy gdzieś daleko, to wszystko jest dawka wiedzy, która sprawia, że jesteśmy w stanie znajdować rozwiązania nawet najbardziej skomplikowanych problemów. Możliwość ratowania Ziemi przed tym, co my sami jej zrobiliśmy, tak naprawdę też leży w wiedzy, jaką pozyskamy między innymi dzięki zobrazowaniom satelitarnym. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to nasz czas już jakiś czas temu się skończył, ale pomyślałam, że miło by było jeszcze Państwa troszkę tutaj przytrzymać z nami. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za spotkanie z nami i fantastyczną rozmowę między Państwem, której przysłuchiwali się nasi goście i komentowali bardzo, bardzo żywo zarówno tutaj na czacie na Click Meetingu, jak i na YouTubie. Dziękuję za tą propozycję odpowiedzi na pytania w trybie późniejszym. Ja oczywiście chętnie wszystkie te pytania do Państwa dostarczę, a później też odpowiedzi z kolei do uczestników. I pytanie teraz, czy jakieś pytanie konkursowe może zadamy naszym uczestnikom, czy może po prostu nagrodzimy najlepsze pytanie do Państwa? Czegoś jakiś pomysł? Ja bym się zapytał, jak się ten wulkan nazywa, ale to raczej ktoś musiał powiedzieć, jak się nazywa. Bo ja nie chcę mieć tego napisanego po raz kolejny. Nie, ja myślę, że może nagrodzimy osobę, która była najbardziej aktywna tutaj na tym naszym spotkaniu, bo jak coś się pojawiają, nazwiska to jest bardzo fajnie. Co jest nagrodą? Nagrodą są zestawy pandemiczne, że tak powiem, czyli maseczka z logotypem World Space Week Wrocław, żel antybakteryjny z motywem graficznym, a także dla już takich naprawdę wyjątkowo aktywnych uczestników World Space Week Wrocław, także pendrive piękny. No i takie zrównoważone długopisy, proszę bardzo, kartonowe. Także, no i ewentualnie jakaś koszulka wolontariuszy World Space Week, jeżeli ktoś bardzo by sobie tego życzył. Takie mamy opcje, natomiast myślę, że faktycznie uczestnicy są dość zadowoleni z tych nagród. Dobrze. Także dziękujemy Państwu serdecznie. Odpowiemy na wszystkie pytania i mam nadzieję, że zostanie zamieszczone w takim miejscu. Tak. Państwo w stanie to odczytać. Zrobimy to z wielką przyjemnością. Tylko dajcie nam kilka dni chociaż. Oczywiście. To raz jeszcze bardzo dziękujemy pani Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka i pan Grzegorz Brona. Serdecznie dziękuję.